Odpowiem na to pytanie w dwojaki sposób. Jeżeli chodzi konkretnie o mnie, to zdecydowanie preferuję węglowodany. Już mówię dlaczego. Jestem, że tak powiem, no, jestem osobą, która trenuje od lat. Trzyma się w jakimś reżimie. Organizm jest wytrenowany. Ma dobrą właśnie wrażliwość insulinową. Więc węglowodany też, trzeba o tym pamiętać, są szybkim źródłem energii, tak? Czyli takim, które organizm wykorzystuje bardzo szybko. Nie potrzebuje praktycznie żadnych procesów, które angażują dużą liczbę energii, żeby wykorzystać energię z węglowodanów, czyli z glukozy, tak? Do przerobienia na przykład tłuszczy, trójglicerydów na paliwo potrzeba czasu. Tak samo do procesu glukogenezy, który zachodzi tylko w pewnych konkretnych warunkach, czyli gdy białko jest, najprościej mówiąc, przemieniane na glukozę i zużywane jako paliwo dla mięśni, potrzeba jeszcze więcej energii, a węglowodany są szybkim paliwem, łatwo dostępnym. Jeżeli ktoś ma dobrą wrażliwość insulinową, właśnie jest sportowcem, węglowodany zawsze będą najlepszym wyborem. Oczywiście mówię tu o osobach zdrowych, które nie mają problemów właśnie z glikemią, nie mają żadnych schorzeń metabolicznych. Węglowodany zawsze są najlepszym wyborem w takim wypadku. A jeżeli chodziło o odpowiedź w dwojaki sposób, to tłuszcze mogą być w niektórych wypadkach przydatne, bardzo przydatne. I dla osób, powiedzmy wprost, otyłych, zasiedziałych, które nie mają ze sportem wiele wspólnego, a gdzieś tam dopiero zaczynają i chcą zmienić swoją sylwetkę, chcą dużo schudnąć, bo mają konkretną nadwagę. Tłuszcze mogą być dobrym wyborem, ponieważ przede wszystkim ze względu na tą wrażliwość insulinową, która będzie na bardzo kiepskim poziomie, wtedy odpowiedź organizmu na cukry, na węglowodany nie będzie taka, jaka powinna być. I tłuszcze w takim wypadku naprawdę mogą spełnić rolę, aczkolwiek też do pewnego poziomu, do poziomu, powiem tak, przyzwoitości, gdy się doprowadzimy, wtedy te węglowodany zacząłbym wprowadzać i je wykorzystał jako główne źródło energii. Kiedyś zapytałem się takiego, można powiedzieć, mojego pierwszego mentora, guru, może nawet przytoczę nazwisko, Wojtka Wasilewskiego. To jest zawodnik dość też znany i dobry, mistrz Europy z 2005 roku, właśnie o opinię na temat tłuszczy. I on takie powiedział zdanie, które zapadło mi w pamięć. Łukasz, a ty jesteś człowiekiem czy wielorybem? Ja mówię, człowiekiem. No to jedz węglowodany, mówi. Tłuszcze są dla wielorybów, a nie dla ludzi. Także taką konkluzją zamknę to pytanie. Powiem, jak ja to widzę. Ja stosuję przerwy takie, jakie mi odpowiadają. W sensie takim, że do kolejnej serii roboczej, nie mówię tu o seriach wstępnych, rozgrzewkowych, jak je by nie nazywać. W każdym razie do serii, które nie wymagają ode mnie 100%, dania się 100% możliwości, stosuję troszeczkę krótsze przerwy, tak? Nie są też one jakieś bardzo krótkie, bo są około 2 minut, a gdy już dochodzę do serii głównej, tej roboczej, to taka przerwa w zależności od ćwiczenia. Zależy, czy to robię na przykład, czy to jest ćwiczenie typu martwy ciąg, jakieś ciężkie wyciskanie, wiosłowanie, przysiady, wyciskanie nogami, to tam przerwy mogą być nawet do 5 minut, tak? Jeżeli taka seria jest bardzo ciężka, no to potrzeba trochę czasu na wyregulowanie oddechu i tak dalej. I żeby powtórzyć kolejną serię z podobną intensywnością, potrzebujemy jednak tego czasu, żeby dojść do siebie, bo ponowienie jej po krótkiej chwili odpoczynku, no, poskutkuje tym, że po prostu ona nie będzie 100% efektywna. Więc tak, jeżeli chodzi konkretnie o moje zdanie, to na pewno testosteron, trenbolon,
Tutaj z tym trzecim to też jest taki mały problem, bo zależy od stopnia zaawansowania, ale przyjąłbym, że to będzie hormon wzrostu. Powiedzmy sobie tak, ludzie szukają świętego Graala, szukają jakichś nowych środków, a tak naprawdę jeżeli nie zbudowaliśmy porządnej sylwetki, używając na przykład trenbolonu, to nie wierzmy w to, że uda nam się cokolwiek zrobić na wszystkich innych nowych środkach, wynalazkach i tak dalej, bo trenbolon nie bez powodu jest zwany królem, tak, wszystkich sterydów. Jest to najmocniejsza substancja. Ma też wyjątkowy wpływ na partycjonowanie składników odżywczych. Mocno oddziałuje na IGF, czyli mocno winduje go w górę. Testosteron wiadomo jest podstawą, naturalnym hormonem w ciele. Jego wyższy poziom daje bardzo dużo benefitów. I też tak można powiedzieć, że jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, środka wypigujących jest najbezpieczniejszym środkiem do stosowania. Hormon wzrostu ze względu na właśnie IGF i hiperplazję mięśniową, tak? Możliwość podziału włókien mięśniowych, które już normalnie nie zachodzi w pewnym wieku. Tutaj hormon wzrostu nam to umożliwia. Także to jest taka moja top trójka. Trzy suplementy. No, problem jest taki, że ludzie przesadzają teraz troszeczkę z suplementami, ale absolutne minimum dla każdego i absolutna podstawa to jest przede wszystkim omega-3, kwasy tłuszczowe, omega-3, których brakuje po prostu w naszych dietach. Jest najczęściej właśnie ich niedobór, no ze względu na to, że mamy takie, a nie inne produkty w dzisiejszych czasach, na takich, a nie innych produktach się bazuje i jest tego niedobór. Są niezbędne, jeżeli chodzi o przede wszystkim zachowanie zdrowia. Pamiętajmy, że zdrowe ciało będzie się rozwijać, tak? Bo ciało, które nie domaga, nie będzie się rozwijać. Mimo wszystko niektórzy tego nie polecają, ale ja polecam konkretny zestaw witamin i minerałów. Wiadomo, nawet jeżeli ich będzie troszeczkę więcej, organizm sam pozbędzie się nadmiaru, ale z niedoborem już jest gorzej, tak? Bo niedoboru niektórych witamin i minerałów nie jest w stanie uzupełnić sam z siebie, tak? Nie jesteśmy też w stanie uzupełnić z produktów. Więc tutaj konkretny zestaw jakichś minerałów i witamin, jest sporo tego na rynku, są warte uwagi, naprawdę jest potrzebny. Także to jest drugi suplement, a jeśli chodzi o trzeci, to musiałbym się chwilę zastanowić, ale myślę, że będzie to taki bardzo podstawowy suplement, jakim jest magnez, przede wszystkim właśnie z uwagi na to, że też jest pierwiastkiem, który najczęściej tracimy, szczególnie gdy trenujemy, gdy są jakieś wyższe temperatury, a magnez jest bardzo ważny, bo wpływa bardzo mocno na działanie układu nerwowego, który wiadomo, w sporcie jest bardzo ważny, sprzyja też regeneracji, lepszemu snowi, także snu, także to są trzy podstawowe suplementy, które według mnie każdy, nawet człowiek nietrenujący, powinien mieć w swojej suplementacji. Wszystko ma swoje czasy i miejsce, ale ja konkretnie jestem za splitem. Jeżeli chodzi o moją osobę, na pewnym stopniu zaawansowania po prostu HPW nie zdaje egzaminu. Full body workout jest dobre na jakieś okresy, powiedzmy, roztrenowania, okresy odpoczynku, ale jeżeli już mamy jakąś tam sylwetkę, większą masę mięśniową, to jednak musimy się skupić nad pewnymi grupami mięśniowymi, które mamy słabsze, pewnymi obszarami. Wtedy po prostu te full body workout nie jest w stanie zagwarantować nam odpowiedniej tej stymulacji wszystkich rejonów, bo jest po prostu zbyt ogólne, tak? Jest takie powiedzenie, że jeżeli coś jest od wszystkiego, to jest do niczego, może tutaj nie do końca pasuje, ale w pewien sposób też można to zidentyfikować z tym treningiem. No, jednak przychodząc na trening i mając do przerobienia jedną lub dwie partie maksymalnie, jedną większą, drugą mniejszą, na pewno lepiej będziemy się w stanie do niej skupić i przyłożyć, niż mamy zrobić całe ciało, tak? Zawsze te grupy, które będą na końcu,
będą, że tak powiem, cierpieć przy takim systemie treningowym. Jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, to zawsze jednak ten ciężar będzie najlepszym bodźcem. Też trzeba rozpatrywać to w kwestii, co dla kogo oznacza duża liczba powtórzeń, tak? Bo w pewnym sensie, każdy, że to powiem, zakres powtórzeń ma sens i ma zastosowanie i dobrze jest popracować w każdym zakresie, tak, powtórzeń. Ale jeżeli chodzi o stricte budowanie masy mięśniowej, czy też zachowanie masy mięśniowej gdzieś na redukcji, to jednak wysoka intensywność, czyli duży ciężar, będzie najlepszym rozwiązaniem. Nie ma co się oszukiwać, ciężar też jest najlepszą i najprostszą, choć nie jedyną metodą progresji, ale dopóki jesteśmy w stanie progresować, czyli u osób początkujących, średnio zaawansowanych, na pewno stawiałbym na ciężar, oczywiście zachowując technikę przyzwoitą, czyli może nie perfekcyjną, ale taką, która pozwala nam trenować na relatywnie dużych ciężarach i przy tym nie ryzykować jakimś urazem. Zdecydowanie budowanie masy mięśniowej w miarę niskim poziomem tkanki tłuszczowej. Ze względu na tą teraz bardzo często powtarzaną kwestię wrażliwości insulinowej. Tak naprawdę to nie ilość środków, to nie dawki, nie najcięższe treningi warunkują rozwój masy mięśniowej, tylko to, jak właśnie nasze ciało reaguje na insulinę. Jeżeli nasza wrażliwość insulinowa jest na bardzo kiepskim poziomie, to nie zbudujemy tej masy mięśniowej, choćbyśmy nie wiem co robili. I owszem, będziemy łapać wagę, będziemy ją zwiększać, ale to będzie tylko waga, nie masa mięśniowa. Także gdzieś tam doprowadzanie do nadmiernego zatłuszczenia nie jest na pewno dobre i mówienie, że wyższy poziom tkanki tłuszczowej pozwala podnosić większe ciężary, może i w takich dyscyplinach jak strongman, tak, gdzie faktycznie decydują prawa fizyki, gdzie się ciągnie ciężarówkę, faktycznie lżej pociągnąć ciężarówkę, komuś to waży 200 kg niż komuś to waży 120, tak? Ale nie jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe. To kwestia osobnicza, ale ja jestem jednak za tym, żeby cardio robić cały rok, przede wszystkim ze względów zdrowotnych, tak? Ze względu na układ krążenia. W dzisiejszych czasach nie mamy za wiele ruchu, nie ma co się oszukiwać. Najczęściej nawet do sklepu, który jest 200 metrów dalej, jedziemy samochodem. Także cardio na pewno wpłynie pozytywnie przede wszystkim na nas, na nasz układ krążenia, serce, układ limfatyczny. Ale co najważniejsze też właśnie każda forma wysiłku. Ja polecam cardio na czoło, na pusty żołądek. Bo każda forma wysiłku, która jest wykonywana nadto, poprawia nam tą wrażliwość insulinową. Poza tym, no i ogólnie zwiększa kardio nasz ogólną aktywność w ciągu dnia, a każda aktywność też poprawia wrażliwość insulinową, więc sprzyja to budowaniu masy mięśniowej. Ja myślę, że najważniejszą kwestią w kulturystce, która w ogóle pozwala nam odnieść jakiś sukces i pozwala dojść do czegoś, nie tylko w kulturystyce, ale ogólnie w życiu, no tutaj odnosimy się bezpośrednio do kulturystyki, nie są pieniądze na doping i wszystkie tutaj opisane kwestie, tylko konsekwencja. Konsekwencja i to jest może właśnie taka cecha. To jest też, moim zdaniem, można powiedzieć, że genetyka, tylko nie genetyka ciała, ale genetyka umysłu. Po prostu musimy być konsekwentni i mimo tego, że może nie idzie to tak, jak byśmy chcieli cały czas, mimo tego, że inni nas też będą tego odwodzić i mówić, żebyś sobie dał spokój, bo to nie wyglądasz tak, jak ktoś, zobacz, ten tyle trenuje,
mniej niż ty, a już ile lepiej wygląda, daj sobie ten spokój, nie jesteś od tego. Czyli taka konsekwencja i umiejętność odrzucania od siebie takich właśnie negatywnych opinii, negatywnych zdań i po prostu brnięcie konsekwentnie do swojego celu. To jest właśnie moim zdaniem recepta na sukces, tak? Bo raz obrana droga, jeżeli będziemy ją podążać, to w końcu gdzieś nas zaprowadzi. Może nie wiem jeszcze gdzie, ale na pewno gdzieś, tak? I to jest moim zdaniem najważniejszy aspekt. To zależy na jakim kto jest poziomie i na jakim etapie. Większość wiadomo, że nie chce jakiegoś tam, może nie tyle, że nie chce, ale nie zawodniczy, nie współzawodniczy na jakimś poziomie bardzo wysokim, więc dieta typu powiedzmy 80% czysto, 20% jakichś tam produktów rekreacyjnych sprawdzi się jak najbardziej, tak? Ale jeżeli chcemy, że tak powiem, osiągnąć coś więcej, chcemy osiągnąć tą formę mistrzowską, że tak to nazwę, formę, która pozwoli nam się gdzieś tam mierzyć z najlepszymi, to musimy zrobić coś po prostu więcej niż robi cała reszta, czyli w pewnym momencie, wiadomo, może nie też cały rok, bo są etapy, na którym sobie można pozwolić na jakieś tam odstępstwa, ale w pewnych okresach po prostu trzeba zrezygnować z czegoś, żeby dostać więcej niż mają inni, tak? Taka jest moja odpowiedź, po prostu zależnie od naszego celu, od naszego punktu, w jakim siedzimy i w jakim chcemy być, tutaj wybór pozostaje właśnie wasz. Najgorszą partią mięśniową są nogi. Ze względu tutaj na nie to jakieś zaniedbanie ich od początku, że tak powiem, swojej przygody z całym sportem, tylko na problemy z kolanami, które w zasadzie mam od czasu, gdy jeszcze w ogóle nie trenowałem. One z czasem się nasiliły. To po prostu ogranicza mnie w treningu. Nie pozwala mi zrobić 100% tego, co bym chciał. I stąd gdzieś te braki, tak? Także to już wszystko. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi wam się spodobały. Zapraszam do subskrybowania kanału Muscle Power i do zakupu w sklepie. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki za oglądanie. Cześć.